Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Szustek i projektowaniem zorientowanym na użytkownika zajmuję się od 15 lat. Zaczęłam się tym zajmować wtedy, kiedy jeszcze w Polsce nikt o tym nie mówił. Wyjechałam do Holandii, gdzie była możliwość studiowania, zrobienia studiów magisterskich z tego tematu i jak przyszłam na swoje pierwsze zajęcia, to po prostu się tak zakochałam niesamowicie w tym zawodzie i doszłam do wniosku, że to jest naprawdę coś, co chcę robić i robię to od tylu lat. Przez 10 lat pracowałam w Holandii, znaczy w ogóle za granicą, między innymi w Holandii, czy przede wszystkim w Holandii. 5 lat temu wróciłam do Polski z takim pomysłem, żeby spróbować też trochę tą wiedzę tutaj przelać i trochę też pomóc i ze strony uczelni, i również firmom i instytucjom wdrażać tego typu rzeczy. Współpracowałam już z wieloma firmami i instytucjami publicznymi w Polsce, natomiast faktycznie 4 lata temu zaczęłam współpracę z Playem i jak na początku była to taka współpraca, o tym za chwilę opowiem, natomiast to była taka współpraca, powiedzmy, jeden dzień w tygodniu, no to na tym etapie w zasadzie wypełniła mi cały tydzień i trochę mi już brakuje czasu, żeby robić różne inne projekty, czego czasami bardzo żałuję. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że to też pokazuje taką trochę ścieżkę tego, w jaki sposób firmy, instytucje wychodzą od momentu, kiedy myślą o tym, że ha, jest coś ciekawego w tym myśleniu projektowym, do takiego momentu, kiedy zaczynają o tym myśleć na poważnie, w sensie takim, że zaczynają to naprawdę wdrażać jako strategię swojego działania na rynek. Ale może najpierw, bo dużo i pan dyrektor, i Szymon mówili o myśleniu projektowym, o projektowaniu usług i tak dalej. Więc spróbuję może trochę jeszcze wyjaśnić, o co chodzi. Jutro mój kolega Marcin Piotrowski, z którym bardzo blisko współpracujemy, będzie opowiadał już taki bardzo konkretny przykład jednego z naszych projektów. Natomiast myślę, że może też takie ramy mogłyby troszkę pomóc. Generalnie bardzo często, kiedy myśli się o myśleniu projektowym, znaczy ja mam w ogóle takie zawsze dyskusje pod tytułem, czy to, co robisz, to są prawdziwe badania? Czyli generalnie jest takie poczucie, że prawdziwe badania to jest duża ilościówka, ankieta, obdzwonienie 1000 klientów, użytkowników, obywateli po to, żeby dowiedzieć się czegoś konkretnego. W myśleniu projektowym filozofia jest troszeczkę inna. Tam celem jest sam proces, znaczy jest samo projektowanie i testowanie różnych rozwiązań, ale żeby to zrobić, trzeba najpierw zbudować empatię wobec człowieka, dla którego ma się coś zaprojektować. Czyli tym pierwszym krokiem jest bardzo często jakościowe badanie, nie ilościowe. Zresztą to, o czym mówił Szymon, pokazuje, że tam nie było ankiet do wszystkich turystów, którzy wchodzili do Morskiego Oka, tylko była rozmowa z grupą turystów po to, żeby zrozumieć to, z czym oni się zmagają, gdzie są ich potrzeby, gdzie są ich problemy, co im może być potrzebne. I tutaj chciałabym podkreślić, że tak jak zresztą było wcześniej powiedziane, nasi użytkownicy nie są projektantami, oni są fantastycznym źródłem informacji, fantastycznym źródłem inspiracji i doskonałym materiałem do tego, żeby przetestować rozwiązania, które są zaproponowane. Natomiast zaprojektowanie różnych rozwiązań jest obowiązkiem, czy też powinnością, czy też zadaniem projektanta. Nie chodzi o to, żeby zwalić trochę na użytkownika to, żeby on się wziął i zaprojektował nam coś, a potem my to wdrożymy i powiemy, źle to zaprojektował i dlatego nam nie wyszło, tylko tak naprawdę ta odpowiedzialność leży po stronie takich osób, jak między innymi ja, czyli projektantów, którzy mają za zadanie wyciągnąć wnioski z całego procesu i wziąć i zaproponować jakieś rozwiązania. Zaczęłam od tego pierwszego kroku, czyli od bardzo jakościowej empatyzacji z użytkownikami. I kolejnym krokiem to jest określenie tego, z czym my tak naprawdę się zmagamy. Bo bardzo często jest tak, że no, do mnie przychodzi mój klient, czy też mój kolega z Playa i mówi, słuchaj Aga, mam taki temat, potrzebuję... Dam przykład, o którym Marcin jutro będzie mówił, ale mam nadzieję, że mu nie spalę tematu. Mianowicie przychodzą do nas i mówią, słuchajcie, trzeba przeprojektować fakturę. I wiesz, mamy taki pomysł, potrzebujemy instrukcji do faktury. Czyli ktoś przychodzi do mnie z problemem, jeszcze nie wiadomo, czy ten problem jest właściwy i już przychodzi z rozwiązaniem. I tak naprawdę bardzo często w tym procesie jednym z pierwszych kroków, które robimy, to wyciągamy tego delikwenta i mówimy, słuchaj, dobra, zostawmy te rozwiązania, one są bardzo dobre, to są świetne rozwiązania, odłóżmy je sobie na bok, zastanówmy się, czy aby na pewno zmagamy się z tym problemem, który został określony. I w mniej więcej, powiedziałabym, 60% przypadków wychodzi, że tak naprawdę albo problem jest źle zdefiniowany, albo żeby rozwiązać dany problem, to trzeba jeszcze rozwiązać kilka innych po drodze i one są
jakby tą podstawą, która pozwoli na to, żeby rozwiązać ten problem, z którym ktoś do nas przyszedł. I bardzo często też się okazuje, że to rozwiązanie, z którym ktoś przyszedł, ono nie jest w swej naturze złe, bo często ludzie, którzy są ekspertami, specjalistami w swojej dziedzinie, mają wyczucie do tego, że coś tutaj w tym obszarze trzeba zrobić. Natomiast bardzo często sama implementacja tego rozwiązania, czy też koncepcja, dość radykalnie się zmienia, bo okazuje się, że potrzeby redefiniują to, jak spojrzeć na konkretne rozwiązanie. Więc to jest ten temat definicji. Kolejny krok to jest ideacja. I tu wrócę do tego pomysłu, który jest odłożony na bok. To jest bardzo, bardzo dobre jakby narzędzie, ponieważ ideacja polega na tym, żeby od razu wymyśleć, nie skupiać się na jednym rozwiązaniu. Wszyscy projektanci, ale generalnie my jako ludzie mamy taką tendencję, że jak już sobie wymyślimy ten swój ulubiony pomysł, to się do niego bardzo przywiązujemy i już bardzo go nie chcemy zmieniać, więc bez względu na to, że świat nam mówi, że to nie jest najlepszy pomysł, to próbujemy go za wszelką cenę wdrożyć. W procesie ideacji podstawą jest to, żeby wymyśleć kilka pomysłów na rozwiązanie, żeby się zastanowić, może możemy zrobić to tak jak tutaj pani wspomniała. Szymon mówił o biletach, można zrobić bilety i przeprojektować wejścia do parków, można się zastanowić nad tym, że tutaj mogła być ta e-sługa, może trzeba by to później połączyć. Jest wiele dróg, którymi można pójść, żadna nie jest ani lepsza, ani gorsza, warto by przetestować co najmniej 2 albo 3. I wreszcie, kiedy bierze się te swoje pomysły i testuje się je z użytkownikami, często w bardzo prosty sposób, bo też nie chodzi o to, żeby to był bardzo rozbudowany proces. My często robimy projekty w 2, w 3 tygodnie, także to nie jest okres, który trwa w nieskończoność, jakby mogło się wydawać. Idziemy do użytkowników, rozmawiamy z nimi, pokazujemy im te pomysły, oni mówią, to nam się podoba, to jest dobre, to jest nierozsądne, tego nie rozumiem, tego też w ogóle nie rozumiem, to jest w ogóle niepotrzebne, tego nie chcę. I dzięki temu znowu zdobywamy kolejny zbiór informacji, które możemy, znowu niekoniecznie 1 do 1 wdrażając to, co powiedzieli nam użytkownicy, ale biorąc te ich uwagi jako uwagi od testerów i zastanawiając się, ok, jak możemy jeszcze przeformatować tą naszą koncepcję, żeby ona była spójna. No i wtedy tworzymy wreszcie ostatnie rozwiązanie, robimy prototyp, tutaj cały czas jeszcze, szczególnie jeżeli mówimy o usługach IT, tutaj cały czas jeszcze z reguły nie ma IT, to są wszystko rzeczy, które są robione w sposób analogowy albo semi-analogowy. Testujemy po raz kolejny, sprawdzamy, czy jeszcze są jakieś rzeczy do poprawienia i dopiero wtedy bierzemy się za wdrażanie, czyli za faktyczną implementację rozwiązania. I tak naprawdę tak wygląda cały ten proces. Marcin jutro będzie opowiadał Państwu dużo więcej szczegółów, jak do tego podchodzimy, natomiast myślę, że to może ustawić takie ramy tego, co my robimy w Playu. I tu chciałabym wrócić do początku mojej przygody z Playem, gdzie w ogóle bardzo często, kiedy jestem zapraszana do firm czy do instytucji, żeby pomóc im w wprowadzeniu myślenia projektowego, to wszyscy zakładają, że to jest taki tak zwany silver bullet, że to jest takie rozwiązanie, które będzie wdrożone i już mamy rozwiązanie, wczoraj było źle, dzisiaj będzie dobrze, temat jest załatwiony. Tak to nie działa. To jest bardzo długi proces. Po pierwsze, jest bardzo długi proces zmiany w myśleniu ludzi, którzy mają to robić, czyli ludzi, którzy mają wdrażać to myślenie projektowe w organizacjach. Jest też bardzo długi proces zauważania przez użytkowników, przez klientów, przez obywateli tego, że coś się faktycznie zmieniło, ponieważ te zmiany rzadko są gigantyczne. To są drobne rzeczy, które same w sobie, być może tak jak trochę z tymi naklejkami na toaletach, być może sama naklejka na toalecie jest jakimś drobnym szczegółem, chociaż przyznam, że znajomi przysyłają mi foty tych napisów, mówiąc, zobacz, jaki fajny pomysł. Natomiast jakby jak się zaczyna składać te wszystkie elementy w zbiór różnych rozwiązań, to nagle okazuje się, że życie stało się łatwiejsze. I ten proces po prostu, on musi trwać. Tutaj to nie będzie rozwiązanie, które się da wdrożyć z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień. Więc teraz chciałabym powiedzieć, jak to wyglądało w Playu. W momencie, kiedy ja przyszłam do Playa, kiedy Marcin zaprosił mnie do współpracy w Playu, on mnie spotkał na konferencji, gdzie opowiadał o takim projekcie partycypacyjnego projektowania platformy do edukacyjnych gier dla dzieci. Powiedział, słuchaj, strasznie mi się podoba to, co mówisz, przyjdź, pomóż mi nauczyć organizację takiego myślenia. To było ponad 4 lata temu. I w zasadzie Play fantastycznie działał, tam nie było żadnych problemów. Był takim, taką firmą na rynku, która zawojowała bardzo dużo, nikt się nie spodziewał takiego sukcesu, ale była masa ludzi, która chciała robić coś więcej. I to była ta podstawa, która w ogóle pozwoliła nam zbudować to, co w tej chwili w Playu funkcjonuje. Jak to się zaczęło?
Pierwsza rzecz to tak naprawdę to, co zostało zrobione, to zostałam zaproszona, żeby poprowadzić warsztaty kreatywne. I faktycznie te warsztaty kreatywne, czyli zmiana podchodzenia do tego, co my tak naprawdę mamy zrobić i jak myślimy o rozwiązaniu, okazała się fantastycznym narzędziem, zresztą do dziś jest bardzo mocno i bardzo szeroko stosowane w całej firmie, gdzie troszeczkę wyszliśmy z kultury spotkań. Bo spotkania to jest takie coś, że człowiek przychodzi, siada, każdy zakłada ręce i wszyscy bronią swojego stanowiska. A warsztaty kreatywne polegają na tym, że nie ma, znaczy przede wszystkim jest jakaś formuła ich prowadzenia, więc w związku z tym nie ma miejsca na to, żeby się wziąć i zacietrzewić we własnej opinii, tylko trzeba wykonywać kolejne zadania i dojść do jakiegoś wyniku konkretnego. I nagle okazało się, że spotkania i dyskusje, które nam się ciągnęły w nieskończoność na temat tego, czy powinniśmy zrobić coś tak czy inaczej, nagle okazało się, że nastąpiła bardzo szybka zmiana i że ze spotkania na spotkanie wychodziliśmy z kolejnymi decyzjami, z kolejnymi krokami pozwalającymi nam na przejście z jednego etapu projektowego do drugiego. I to faktycznie to był taki pierwszy, to była ta pierwsza rzecz, która, że tak powiem, zażarła w organizacji i co spowodowało, że w ogóle ludzie byli otwarci na to, żeby chcieć z nami jako z projektantami, z badaczami współpracować. Kolejna rzecz, która nam się zdarzyła, to nie jest reguła, natomiast akurat u nas to tak zafunkcjonowało, to były projekty z tak zwanej dolnej półki, czy też trupy z szafy. Mianowicie problem polegał na tym, i to bardzo często tak jest, kiedy ktoś zaczyna próbować budować to myślenie projektowe w organizacji troszeczkę od dołu, nie od góry, to, że wszyscy mówią, bardzo fajny temat, ale wiesz, ten jest strategiczny, to my ci go nie damy, bo on jest za ważny, ty zepsujesz jeszcze tutaj, nie daj Boże. No więc to, no myśmy byli, wylądowaliśmy w takiej sytuacji, że nie mieliśmy żadnych projektów, myśmy chcieli je robić, ale nikt nam nie chciał żadnego projektu dać. No więc poszliśmy do jednego z naszych kolegów, dyrektorów, i poprosiliśmy go o to, żeby dał nam jakiś projekt, który jest skazany na niepowodzenie. Jest tak nieważny, że już w zasadzie jak go zepsujemy, to już nic się nie wydarzy. No i faktycznie dostaliśmy taki projekt, to był projekt dwóch numerów mobilnych na jednej karcie SIM. Projekt w zasadzie był do zarżnięcia, myśmy go wzięli na warsztat, no i do dziś funkcjonuje całkiem nieźle. Jest to dosyć niszowy produkt, no bo nie jest to korowa działalność operatora. Natomiast faktycznie dzięki temu udało nam się pokazać tą wartość, którą takie myślenie projektowe może przynieść. Kolejną rzeczą, za którą się wzięliśmy, to są szkolenia. Znaczy doszliśmy do wniosku, że jak ci ludzie nie chcą nam dawać tych projektów, to my ich musimy nauczyć, żeby oni trochę poczuli, jak się rozwiązuje takie problemy. I braliśmy na warsztaty różne tematy z wewnątrz organizacji, na przykład logistyka w magazynie naszym, albo przeprojektowanie koszy na śmieci. Jakiekolwiek tematy, które były takimi tematami, które nam wszystkim gdzieś tam leżały na wątrobie, i braliśmy je i szkoliliśmy, przepuszczaliśmy ludzi przez ten proces projektowy, który Państwu pokazałam na początku, po to, żeby oni poczuli, jakie wyniki z tego można uzyskać. Wreszcie okazało się, że zaczęli nam dawać projekty. I to, co było bardzo ciekawe, to, że z czego, znaczy to jest oczywiste, jak teraz o tym mówię, i to było oczywiste wtedy, natomiast jakby trochę do nas to nie dotarło, kiedy dostaliśmy jeden z ważniejszych projektów, bardziej strategicznych w firmie, nagle okazało się, to jest projekt dotyczący połączenia 7 systemów sprzedażowych, które Play miał na tamtym etapie, w jeden zintegrowany system, czy też zrobienie nakładki na te 7 systemów sprzedażowych, żeby nie łączyć tych systemów, no bo wiadomo, że łączenie to już będzie jakaś masakra i to będzie czarna dziura, z której nic nie wydobędziemy, tylko jak wziąć te wszystkie systemy i nabudować na nie coś, co pomoże naszym konsultantom działać w sprawniejszy sposób. Nagle okazało się, że myśmy myśleli, że mamy projekt z naszym IT, a okazało się, że tak naprawdę cała organizacja została w to wciągnięta. Zrobiliśmy ten projekt partycypacyjnie. Myśmy go doprowadzili do momentu zaprojektowania prototypów takich na kartkach, które przetestowaliśmy z konsultantami, i potem zostaliśmy konsultantami wreszcie projektu, ale do tego, oprócz tego, że myśmy byli konsultantami jako projektanci, to doprosiliśmy też dwóch konsultantów, naszych sprzedawców, którzy na bieżąco cały czas komentowali, czy aby na pewno te rozwiązania, które są wdrażane, to są im potrzebne, są właściwe, mają dla nich sens i są zrozumiałe. I na przykład to, co wyszło bardzo ciekawego, to na warstwie lingwistycznej wyczyściliśmy nieprawdopodobnie te systemy z takiego bełkotu telekomunikacyjnego, którym my mamy tendencję do mówienia i wydaje nam się, że wszyscy powinni go rozumieć. I nagle okazało się, że zamieniliśmy ten język na język zrozumiały dla konsultantów, dla młodych konsultantów, którzy często przychodzą do nas kompletnie nie mając pojęcia, na czym biznes operatorski polega.
Kolejna rzecz, którą wdrożyliśmy, to doszliśmy do wniosku, że najpierw będziemy robić, a potem przepraszać. Czyli jak nam ktoś nie chciał dać tematu, to jak już się tak trochę oswoiliśmy z tą z organizacją, już wiedzieliśmy, że już nas tak szybko nie wyrzucą, zaczęliśmy brać tematy, które myśmy uważali, że są ważne. Czyli braliśmy takie tematy, tu jest akurat temat przeprojektowania całej tablicy z telefonami w salonach. To był projekt zrobiony przez stażystki ze School of Form z Poznania w miesiąc, gdzie były przeprowadzone badania, gdzie chcieliśmy przetestować po pierwsze, w jaki sposób telefony mają być ułożone, a druga rzecz to było to, jaka informacja jest potrzebna na tych tak zwanych cenówkach, czyli na tych karteczkach, które wiszą koło każdego telefonu i informują na temat tego, o czym ten telefon tak naprawdę jest. I tutaj to, co chciałam pokazać, to jest prototyp, który był zrobiony. Ten prototyp to są kartonowe kartony naklejone na górze na naszą tablicę. Naklejki, znaczy to wszystko jest zrobione chałupniczo na drukarkach w firmie, powycinane literki są powycinane z takich literek dla dzieci dużych, z których układają alfabety. Te karteczki, które są wsadzone do telefonów, to są drukowane u nas na drukarkach i myśmy tam pieczołowicie to wszystko wycinali. Tu nie ma żadnych kosztów. Zainstalowanie tego całego prototypu zajęło nam całe półtorej godziny. Zrobiliśmy tak naprawdę dwa różne prototypy i testowaliśmy różne rozwiązania. I dzięki temu okazało się, że zdobyliśmy tyle informacji, że w momencie, kiedy teraz jesteśmy akurat świeżo po remodelingu wszystkich naszych salonów, okazało się, że niesamowita liczba insightów, informacji na temat tego, jak można inaczej przeprojektować tablicę z telefonami, została natychmiast wdrożona. Także tutaj co prawda dostaliśmy niezły ochrzan za zrobienie tego projektu bez zgody dyrektora, który był za to odpowiedzialny, ale koniec końców do dziś Michał przychodzi i mówi, słuchaj, wiesz co, no może żeście tak trochę pojechali tam wtedy z tym projektem, ale naprawdę fajne wyniki wam wyszły. To, co tutaj bardzo chciałabym podkreślić, to jest wartość badań z użytkownikami. To znaczy w ogóle to, co jest chyba naszą największą mocą, to jest to, że my nie mówimy z pozycji eksperta. My nie mówimy z pozycji, bo mnie się wydaje, że nasz klient chciałby to, czy tamto, czy siamto. My zawsze mamy dane. To są dane jakościowe, więc oczywiście dużo osób kwestionuje, że tutaj nie macie liczb, no ale zawsze liczby można dorobić, no więc można wysłać jakąś ankietę, żeby mieć większe potwierdzenie naszych wyników. Natomiast zdobywanie takich bogatych informacji, zderzanie ludzi, którzy bardzo często żyją w jakimś świecie, no, na przykład u nas telekomunikacyjnym, czyli bardzo technologicznie rozwiniętym, zabranie ich na badania, na warsztaty z użytkownikami, gdzie nagle okazuje się, że to, co nam się wydaje, że jest istotne, jest tak kompletnie nieistotne dla tych ludzi, że to, co dla nas wydaje się wartością, oni tego nie rozumieją, że tak naprawdę to, z czym oni się zmagają, jest zupełnie czymś innym, co dla nas jest wartością. To jest niesamowita rzecz i ludzie wracają i mówią, za każdym razem mówią, że oni są zmotywowani do tego, żeby włożyć jeszcze więcej wysiłku, żeby przeprojektować rzeczy tak, żeby one pasowały naszym klientom. Wreszcie kolejna rzecz, jak powiedziałam, myśmy w Playu zaczęli trochę działać, no ja i Marcin, potem trochę więcej osób do nas dołączyło. Ale okazało się, że są też rzeczywiście inne grupy w firmie, które zajmują się rzeczami związanymi, są tak zwanym głosem klienta. I oczywiście naturalna rzecz, która się potencjalnie mogłaby wydarzyć, to to, że zaczniemy sobie włazić w kompetencje i zaczniemy ze sobą konkurować. No najgłupsza rzecz, jaka się absolutnie może wydarzyć, bo to prowadzi tylko do tego, że się zrobi mniej. Więc to, co myśmy postanowili zrobić, mając też taką zasadę, że my jesteśmy po to, żeby pomagać, klientom, ale żeby też pomagać organizacji, poszliśmy do naszego zespołu badań marketingowych i po prostu powiedzieliśmy, słuchajcie, dogadajmy się, podzielmy się jakoś tak zadaniami, żebyśmy sobie nie włazili w kompetencje, ustalmy, gdzie są te nasze granice, co robimy my, co robicie wy, żeby było dobrze, żeby nikt nie czuł się gdzieś tam zagrożony i żebyśmy sobie nie zaczęli jakiś tutaj kłód pod nogi rzucać. I faktycznie to, na co się umówiliśmy, to umówiliśmy się, że jeżeli jakikolwiek nasz wewnętrzny klient w firmie ma jakiś temat badawczo-projektowy, to ma przyjść do kogokolwiek z nas, nieważne czy przyjdzie do naszego zespołu, czy przyjdzie do zespołu badań marketingowych, a my już sobie wewnętrznie ogarniemy, kto temat ma zrobić. I też okazało się, to wyszło fantastycznie, bo nagle ludzie przestali się przejmować i zastanawiać, do kogo tutaj pójść i przychodzić do nas z tematami, które do nas nie pasowały, tylko przychodzili do pierwszej, lepszej osoby, którą spotkali na korytarzu, a jeszcze jest tak, że nas często nie ma i badań marketingowych i nas często nie ma w firmie, no bo my jesteśmy na tych badaniach, gdzieś tam jeździmy, robimy warsztaty, projektujemy, siedzimy w różnych
na różnych sesjach kreatywnych i tak dalej. No więc okazało się, że ludziom to mega ułatwiło życie i pozwoliło im na to, żeby nie musieli się przejmować, wiedzieli, że jak ten temat, jakiś ich temat wpadł już w ten wór badań, czy też projektowania, no to on zostanie już w jakiś sposób zaadresowany przez najwłaściwszą osobę w firmie. Takim chyba w ogóle największym, jak z Marcinem robiliśmy sobie podsumowanie po 3 latach, takim największym zaskoczeniem dla nas było to, że myśmy sobie uświadomili, że nam się wydawało, że my pracujemy dla tego klienta zewnętrznego, dla klienta, dla osób, które mają, nie wiem, abonament czy telefon w Play. Okazało się, że nie do końca tak jest. My tak naprawdę pracujemy dla klienta wewnętrznego, że to jemu mamy pomóc i jemu mamy pomóc odnieść sukces. I jeżeli zrobimy to, jeżeli będziemy w stanie to dowieść, to tak naprawdę ten klient zewnętrzny, czyli nasz klient firmy, będzie miał dużo lepsze usługi, dużo lepsze rozwiązania wdrożone, bo jakby ten sukces będzie dzielony pomiędzy nas a właściciela biznesowego danego tematu. Wreszcie to, co nam wyszło, pamiętam taki projekt, który, nie wiem, czy Państwu jest znany, projekt Junior Box, to jest oferta dla, pierwszy telefon dla dziecka. I pamiętam, że to był taki projekt, który bardzo długo trwał, myśmy się bardzo mocno przy nim napracowali i nie do końca on był wdrożony tak, jak nam się wydawało, powinien być. I siedzieliśmy z Marcinem, Marcin był taki dosyć, szczerze mówiąc, załamany tym faktem, że nie udało nam się wdrożyć tego idealnie. I ja stwierdziłam, że pójdę do dziewczyny, która była szefem tego projektu i zapytam się jej, co ona o tym myśli. Ona mi powiedziała, słuchaj, wy jesteście idealistami. Wy jesteście takimi idealistami, że to aż boli. I tak naprawdę my nigdy nie będziemy w stanie najprawdopodobniej wdrożyć rozwiązania takiego, jakie wyście sobie wyobrazili. Bo to jest niemożliwe. To znaczy, to firma by poszła z torbami, gdybyśmy chcieli wdrażać i robić tak dobrze klientom, jak wy byście chcieli. Ale przez to, że wy jesteście, to my się musimy oderwać od naszego realizmu, od takiego myślenia stricte biznesowego, wyrwać się z tego i pomyśleć szerzej. I bez względu na to, czy wdrożymy to bardziej czy mniej, ten wasz pomysł, z którym przyszliście, to fakt, że jesteście, zmienia nasz sposób myślenia. I że to jest ta ogromna, ogromna wartość, którą można dzięki takiemu podejściu przynieść. Co się później okazało, to kolejna rzecz, która nam wyszła. No myśmy zaczęli od dołu, czyli myśmy zaczęli jakby działać z ludźmi na poziomie operacyjnym i nagle była bardzo ciekawa rzecz, bo okazało się, że jak ludzie na poziomie operacyjnym uwielbiali z nami współpracować, to ludzie na poziomie decyzyjnym nie mieli zielonego pojęcia, że my istniejemy i w ogóle nie wiedzieli, co my robimy. I tak naprawdę bardzo, 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 bardzo dużo wysiłku i dużo pracy kosztowało przekonanie i wyedukowanie naszego zarządu, naszych dyrektorów z tego, gdzie jest ta wartość myślenia projektowego. I przyznam szczerze, że gdybym miała teraz cofnąć czas, to zabrałabym się za to dużo wcześniej. Bo myślę, że dużo więcej rzeczy udałoby nam się zrealizować szybciej, gdybyśmy się zabrali za to powiedzmy ze 2 lata temu, a nie rok temu, tak jak zrobiliśmy to. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna i myślę, że to już była poruszana kilka razy, to jest to, żeby być przekonanym, że ta zmiana, bo to jest bardzo duża zmiana, to jest zmiana w myśleniu, to jest zmiana w działaniu, to jest zmiana we współpracy, to jest zmiana w podejmowaniu decyzji, zmiana w poczuciu kontroli i trzeba być przekonanym do tego, że ta zmiana przynosi wartość. I ja mogę tutaj wiele rzeczy opowiadać, ale tak naprawdę myślę, że projekty, które zostały przedstawione, które COI zrobiło, pokazuje, jak ta zmiana może przynosić wartość. Natomiast trzeba być do tego przekonanym, bo inaczej wraca się do takiego myślenia, a może nie ruszajmy, bo jednak działa. To jest taki bardzo często reakcja, kiedy my mówimy o tym, że warto by było wprowadzić jakąś zmianę, trochę inaczej pomyśleć o problemie, to tak wszyscy mówią, ale jeszcze zepsujecie. Nie, nie zepsujemy. Mam nadzieję, że znaczy nasze jest przekonanie, że zawsze postaramy się zrobić coś lepiej. Także podsumowując tę moją prezentację, chciałabym jeszcze opowiedzieć o czymś, co się nazywa UX Maturity Model, czy CX Customer Experience Maturity Model, który mówi o tym, że jest kilka poziomów przygotowania do tego, żeby wdrażać tego typu zmiany. Pierwszy poziom to jest poziom, gdzie nie ma rozpoznania, że taka potrzeba jest, że w ogóle myślenie o kliencie jest, czy o obywatelu, czy o użytkowniku jest istotne. Ja myślę, że jest wiele firm, które nie muszą o tym myśleć. Bo jeżeli ktoś robi, nie wiem, jakieś części do jakiejś maszyny, no to pewnie być może w ogóle to, że śrubka będzie
No chociaż nie, no to też ma znaczenie. Zastanawiam się, czy jest taki biznes, w którym można nie myśleć o użytkowniku, ale prawdopodobnie jest. Drugi poziom to jest taki poziom, który bardzo często w Polsce w tej chwili funkcjonuje, to to, że ludzie mówią tak, faktycznie ten użytkownik jest istotny, trzeba by coś dla niego zrobić. Natomiast kończy się na słowach, więc bardzo często jest tak, że jakieś osoby porywają się, mówią o, fantastycznie, firma się zmienia, bierzemy się, będziemy coś wprowadzać. I to są takie malutkie ogniska, które bardzo często są przytłaczane takim właśnie bardzo tradycyjnym myśleniem odgórnym, reaktywnym, i niekoniecznie jakby bardziej stawiającym cele biznesowe, czy organizacyjne, czy technologiczne jako pierwsze, a nie te cele klienckie. Trzeci poziom, i to jest poziom, na którym w tej chwili jest play, to jest poziom zainwestowania już w takie myślenie, czyli jest zrozumienie w organizacji, że to jest jednak istotne i że wychodzą ciekawsze z tego jakieś rozwiązania i że warto tworzyć jakieś programy, które będą to wdrażać. Kolejny poziom to jest poziom za takiego powiedzenia sobie tak, to jest naprawdę na poziomie decyzyjnym, to jest coś, na co stawiamy. Wiele firm zagranicznych głównie, niestety jeszcze, mam nadzieję, że w Polsce to za moment się też rozwinie, ale też wiele instytucji państwowych mówi sobie, że obywatel czy klient jest istotny. Ja sama mieszkałam wiele lat w Holandii, mam doświadczenia z moim urzędem miejskim w Eindhoven, który dokładnie na coś takiego postawił. Oni postanowili, że, znaczy jakby wyszli z takiego założenia i stworzyli sobie misję, która mówi, że oni mają pomóc obywatelowi, że to jest ich główny cel działania. I to wtedy determinuje podejmowanie decyzji na poziomie zarządczym, czyli mówi na tym, że okej, będziemy robić takie rzeczy, będziemy robić rzeczy dla obywatela, dla klienta, ale tutaj będziemy musieli to zbalansować z potrzebami organizacyjnymi, technologicznymi czy biznesowymi. Wreszcie kolejny poziom to jest poziom zaangażowania, czyli wtedy założenie jest takie, że to myślenie o kliencie, o obywatelu, o użytkowniku jest absolutnie fundamentalnym filarem działania danej organizacji. Czyli nie ma możliwości, żebyśmy wypuścili coś na rynek, co nie jest zaprojektowane i przebadane z użytkownikami. I wreszcie jest ten ostatni poziom, to jest takiego zakotwiczenia w organizacji i to jest poziom, gdzie potrzeba użytkownika, klienta jest tą najistotniejszą wartością, do której trzeba dążyć, jakby wszystkie inne wartości są tej wartości podporządkowane. Także warto w momencie, kiedy Państwo zastanawiacie się na przykład, czy w ogóle zacząć myśleć o takim podejściu, warto jest pomyśleć o tym modelu i zastanowić się, gdzie Państwa instytucja jest, skąd zaczynacie, bo to pomaga też zdiagnozować to, w jaki sposób, znaczy na co trzeba postawić, żeby ta wartość tego myślenia projektowego została jak najlepiej wdrożona. I wreszcie, gdybym miała takie rekomendacje od siebie dać, oczywiście to nie są zasady, bo każda instytucja jest inna i moja historia jest pewnie indywidualną historią tego, co się działo w Playu, zapewne niepowtarzalną w większości innych organizacji, ale takie rzeczy, które wydaje mi się, że warto, o których warto jest pomyśleć, kiedy ktoś bierze się za wdrażanie tego typu podejścia, to jest to, żeby mieć odwagę podejmować trudne wyzwania. Że czasami i po stronie decydentów, i po stronie projektantów czasami jest taka tendencja do uciekania w strefę komfortu, czyli a może to jest za trudne, zrobimy to później, a to właśnie ten projekt to już tak naprawdę to już nie działa, to już go nie ruszajmy i tak dalej, i tak dalej. Nie, każde wyzwanie jest równie ciekawe. Najwyżej się nie uda. Myśmy mamy dużo projektów, które zrealizowaliśmy, mamy też kilka, które poszły do kosza z tego powodu, że na przykład wyszło nam, że klienci są na to niegotowi. I to też jest bardzo dobre, bo nie wdraża się czegoś, co nie jest trafione na rynek. Więc to też jest fantastyczna weryfikacja tego, jak nie wydać źle pieniędzy. Druga rzecz to jest, która dla nas jest takim motywem przewodnim i którą bardzo, bardzo stosujemy, to jest to, żeby mieć ogromny szacunek dla wiedzy i eksperckości innych osób. My się znamy, znaczy ja się znam na projektowaniu, my się znamy na projektowaniu i badaniach. Inni ludzie fantastycznie znają się na swojej robocie i nie chodzi o to, żebyśmy teraz przyszli tutaj modernistycznie i powiedzieli, że oni to robią, wszystko robili źle, a my robimy rzeczy dobrze, tylko żeby wspólnie wypracować mechanizm współdziałania i współtworzenia rozwiązań, które są zorientowane na użytkownika. Wreszcie kolejna rzecz, która jest istotna, to jest to, że bez względu na to, co się wydarzy, to stoimy ze sobą i za sobą. Czyli, że jak jest sukces, to się nim dzielimy, ale jak jest porażka, no to wszyscy też nadstawiamy głowy i karki i mówimy tak, to
to nam się nie udało. I zawsze się nie uda, bo to też nie jest recepta na całe zło i to nie jest, jak powiedziałam, silver bullet do rozwiązywania wszystkich problemów. I wreszcie to, co jest bardzo ważne, to jest to, o czym ja sobie ostatnio bardzo mocno przypominam, to, że tutaj nie chodzi o projektowanie produktów, usług i technologii i tak dalej. To jest zmiana kultury organizacyjnej. I tak naprawdę to jest ten najtrudniejszy proces, który jak się uda, to wydaje mi się, że wtedy możemy mówić o państwie usługowym, o firmie, która jest usługowa i o biznesie, który jest zorientowany na użytkownika. Bardzo dziękuję.